Głębokim bólem i wielkim smutkiem żegnamy Jarka Śmietanę. W imieniu władz Rzeczypospolitej Polskiej zmarłego pożegna dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szanowni zgromadzeni, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w działalności artystycznej odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Jarosław Śmietana. W imieniu prezydenta miasta Krakowa zmarłego pożegna zastępca prezydenta, pani Magdalena Sroka. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, drogi Jarku, przychodzimy tutaj dzisiaj przede wszystkim, żeby Ci podziękować za dar obecności, za to, że przez tyle lat mogliśmy z dumą pisać, że Kraków jest miastem Jarka Śmietany, za to, że wreszcie nigdy nie pisałeś, nie pytałeś dlaczego, a już absolutnie nigdy nie pytałeś za ile, tylko zawsze byłeś na każdą naszą prośbę, zawsze reprezentowałeś Kraków we wszystkich tych miejscach, do których prosiliśmy Cię, żebyś pojechał. Zresztą tą Twoją przyjaźń i życzliwość odczuwali wszyscy, szczególnie ludzie muzyki. I myślę, że nigdy nie zdarzył się nikomu, byś odmówił. Będziemy Cię zawsze mieć w naszej pamięci i będziemy zawsze z wdzięcznością Cię wspominać. Cześć Twojej pamięci. W imieniu całego środowiska muzycznego zmarłego pożegna Andrzej Zieliński. Szanowni zgromadzeni, mili Państwo, koledzy muzycy i inni artyści, którzy jesteście tutaj z nami w tym trudnym dniu. Kochany Jarku, prosimy Cię pożegnać tutaj i powspominać troszeczkę, jak to było, kiedy poznaliśmy się w latach 70., kiedy graliśmy razem koncerty. My, Skaldowie, Ty jako zespół Extra Ball jeszcze w Związku Radzieckim. Wtedy polubiłeś Jimiego Hendrixa, którego później często wykonywałeś jego utwory na scenach świata. Spotykaliśmy się i w Krakowie, i w Nowym Jorku, a często graliśmy ostatnio na naszym skaldowskim 45-leciu tu w Krakowie. Mieliśmy takie bogate plany, chcieliśmy nagrać płytę,
z moimi piosenkami, które lubiłeś bardzo. No cóż, będziemy Cię zawsze pamiętać i zawsze słuchać Twojej muzyki. A cytując Agnieszkę Osiecką z jednej z moich piosenek, powiem, tak jak kończy się jedna z moich piosenek, my jesteśmy tu na ziemi, naprzeciwko, zamów dla nas tam na górze małe piwko. Spoczywaj w pokoju. Dziękuję. O pożegnanie zmarłego proszę prezesa Polskiego Stowarzyszenia Jazzmenów Krzysztofa Sadowskiego. Jarek Śmietano pozostanie w naszej pamięci jako artysta, przyjaciel, postać promieniująca swym talentem, której nikt i nic nie zastąpi. Żegnamy Cię, Jarku, pogrążeni w wielkim smutku. Odchodzi teraz od nas pokolenie, które zbudowało istotny filar polskiej kultury. Muzykę, która oparła się na zawirowaniu dziejowym i przez ponad pół wieku godnie reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej. Odchodzi od nas artysta, który zapisał się trwale w kulturze narodowej, znaczącym dorobkiem artystycznym. Polska kultura traci kolejną wybitną postać na scenie polskiej muzyki jazzowej. Cześć jego pamięci. O pożegnanie świętej pamięci Jarka proszę pana Witolda Wnuka. Żegnamy dzisiaj drugiego Jarka, nie tylko naszego wspaniałego przyjaciela, kolegę, nie tylko wybitnego gitarzystę, kompozytora, ale również współtwórcę całego klimatu Krakowa, muzycznego klimatu w ostatnich kilkudziesięciu latach. W latach 70., 80., głównie w Jaszczurach, później w piwnicy i w wielu salach, w Krakowa, w wszystkich salach. Jarek inspirował nas niezwykłą witalnością twórczą. Potrafił jako jeden z ostatnich charyzmatycznych liderów w polskim jazzie potrafić narzucić w swój język muzyczny, uczyć młodszych kolegów zawodowstwa. Było to rzadkie w tamtych latach. Kochał Kraków, zawsze był bardzo dumny z tego, że pochodzi z Krakowa, zawsze tu pozostał, nigdy dłużej nie wyjeżdżał. Mi osobiście, dla mnie osobiście Jarek jest szczególnie ważną postacią jako współtwórca od początku letniego festiwalu jazzowego. Jego centralna postać, jego niezapomniane, legendarne wieczory w piwnicy z Wojciechem Karolakiem, z Adamem Czerwińskim przejdą już do legendy. Nie będzie już nigdy takiej atmosfery. Chciałbym również przypomnieć, mało kto o tym wie, że Jarek był jednym chyba najbardziej na świecie popularnym jazzmenem w krajach arabskich, w rejonie Zatoki Perskiej, gdzie 15 razy bodajże występował na festiwalach w Kuwejcie, Dubaju i innych, i gdzie jazz dociera bardzo rzadko. Był tam niesłychanie szanowany, ceniony. Drogi Jarku, dźwięk Twojej gitary pozostanie z nami na zawsze. Zróbcie z Andrzejem Cudzichem zespół, zagrajcie Bad and Soul. My kiedyś w nocy będziemy wychodzić z piwnicy Czekalisa, siądziemy vis-a-vis koło Piotra i na pewno będziemy mogli Was usłyszeć. Żegnaj. Joy and the happy.